spory tutaj ruch. Na krzyżówce Świętego Marcina z Aleją Niepodległości w zasadzie wszystko już gotowe i od paru dni otwarte. Ale nie na długo. Jak poinformowały poznańskie inwestycje miejskie, od dziś do poniedziałku szykują się nowe utrudnienia. Drogowców zaniepokoił bowiem pewien słup. Nie, nie taki, na którego na przykład można wziąć pieniądze, tylko taki prawdziwy słup. Konkretnie ten słup, który stoi na skrzyżowaniu. Tylko, jak się właśnie okazało, źle stoi. Wykonawca inwestycji został zobowiązany do korekty ustawienia słupa trakcyjnego w północnej części skrzyżowania. Faktycznie, gdy się przyjrzeć, postawienie tego akurat słupa okazało się nie do końca prostą sprawą, co zresztą może przywodzić pewne skojarzenia. Już niekoniecznie z północnej strony, tylko tak bardziej z południa. Oczekiwanie, że tych poprawek nie będzie, no to jest fikcja, tak? Każdy z nas jest gdzieś, powiedzmy, człowiekiem. Wiadomo, przychodzi pewnie skala, gdzie wszyscy zaczynamy się zastanawiać, czy to już jednak nie jest przesada, tak? Czy jednak w trakcie wykonywania prac nie powinno być zauważone więcej? Feralny słup na Świętym Marcinie z pozoru wszyscy i tak omijają szerokim łukiem. Ale z tymi słupami czasami nie ma żartów. Taki jeden na pobliskim rondzie Kaponiera, też chyba ustawiony w nie do końca przemyślany sposób, zaraz po otwarciu sprawił, że dzień w dzień wjeżdżały w niego autobusy. Te słupy mogą być niewidoczne. Mamy pasażerów, jest to rzeczywiście niebezpieczne. Ale wróćmy do tego, co tu i teraz, a konkretnie na Świętym Marcinie. Tu akurat, bliżej Alei Marcinkowskiego, główne prace podobno zakończyły się już na początku roku. Tylko masz ci los, różnych niedoróbek było tyle, że poprawiali je jeszcze w lipcu. No i inspektorzy i zamawiający wskazuje na pewne elementy, które wymagają poprawy, głównie związane z nawierzchnią, z równością, z szerokością spoju. Dużo jeszcze jest do poprawy? Nie, te wszystkie rzeczy się zakończyły. A pośpiech też niekoniecznie jest dobrym doradcą. Termin goni. Tak, w związku z czym pracę trzeba skończyć w terminie, wtedy te poprawki idą trochę na boczny tor, bo w zasadzie kończymy, zgłaszamy do odbioru, no i co mamy na końcu? No całą wielką listę usterek. To skoro o usterkach mowa, oto jeszcze jeden, najnowszy przykład. Droga rowerowa wzdłuż przebudowywanej trasy Kurnickiej. To, że jej krótki kawałek chwilowo przestał być jakąkolwiek drogą, zauważył czujny poznański Trójkąt Bermudzki. Opisał portal ePoznań, a spółka PIM się tłumaczy. To wszystko z troski o jakość inwestycji. Droga rowerowa nie była jeszcze oddana do użytku, dlatego jest to dobry czas na prace poprawkowe, by finalnie mieszkańcy mieli do dyspozycji infrastrukturę jak najlepszej jakości. Zarówno za naprawę drogi rowerowej przy Kurnickiej, jak i za zgodne już ze sztuką ustawienie słupa na Świętym Marcinie zapłacą wykonawcy obu inwestycji. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.